Dzień dobry wszystkim. MGR się kłania. Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie zakładać goteka do Atari ST. Mam tutaj, panie i panowie, piękną, ładną Atari STE. Konkretnie tak, Atari STE, która jest dużo bardziej i lepiej rozbudowana od Atari STF. I mam nadzieję, że montaż tego goteka oraz zaprezentowanie softu dobrze mi wyjdzie w tym odcinku. Będę chciał się troszeczkę do tego przyłożyć. Instrukcję sobie troszeczkę pooglądałem, jak się w to pobawić, jak to wszystko sobie fajnie porobić. Więc miejmy nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Wiecie co? Muszę się do czegoś przyznać. A wiecie, dlaczego MGR jest atarowcem? Bo jeżeli ktoś z was jest amigowcem, a ma ochotę na powrót do Atari ST, to jest atarowcem. Pamiętajcie, mówię to w dobrej mierze. Mamy, panowie, goteka. Miejmy nadzieję, że uda się go fajnie zamontować jakoś, tak żeby nie modyfikować obudowy, bo akurat w tym oto pięknym rarytasie nie będę chciał tego robić. Pendrive 16 giga. Akurat tak się fajnie złożyło, że był za 4,99 euro w Kauflandzie. Była akurat promocja jakaś, więc sobie myślę, wezmę pendrive'a. Bo akurat ostatniego miałem w moim Mercedesie, który pojechał w świat szeroki i niestety zapomniałem go wyciągnąć. Zanim zaczniemy sobie montować goteka w Atari, słuchajcie, to rozpakuję sobie tą paczuszkę, którą mi dzisiaj przywiózł DPD. I będę chciał wam coś ciekawego pokazać, co się znajduje w tej pacuszce, co sobie MGR zamówił w pacuszce. Także szybki unboxing sobie zróbmy tej pacuszki oto tutaj, co ciekawego się w niej znajduje. Ja wiem, co się w niej znajduje, ale wy jeszcze nie wiecie. I słuchajcie, to powinno wpłynąć na nasze live'y, które oczywiście prowadzę. Staram się co weekend prowadzić, żeby były fajne i żeby przede wszystkim też wyglądały bardziej już dosyć jakościowo, co nie? Także panowie, MGR zainwestował sobie troszeczkę w lepszy graber. Zobaczcie, przyjechał nam nowy graber. Graber, który mniej więcej wygląda właśnie tak. Jest to nadal jakaś taka, można powiedzieć, tania podróbka. Nie jest to jakiś tam, powiedzmy, super wynalazek czy coś tam, ale wydaje mi się, że przekonwertowanie obrazu po na przykład złączce euro czy ewentualnie po cinczach, miejmy nadzieję, że obraz uzyskamy o wiele, wiele lepszy. Najważniejsze jest to, co mamy w środku. Przesyłeczka dosyć szybko przyjechała, jak to zamówiłem. To było najprawdopodobniej chyba w poniedziałek czy we wtorek jakoś. Wiem, że to było w wieczornych porach i maksymalnie 2 dni chyba poczekałem na tą przesyłkę. W każdym razie zobaczmy sobie, co mamy we wnętrzu. No mamy oczywiście graber, czyli jednostkę. Mamy zestaw cinczów, USB, sterownik i kabel euro. Więc tak, jakby co, to w tym odcinku pokazuję, że nadjechał nowy graber. Dajcie mi się zaskoczyć, jaka będzie jakość po podłączonych konsolach i jakie te nasze live będą wyglądać. Ostatnio jakość telewizorowa z Atari 2600 bardzo wam się podobała, że normalnie wszyscy ze zdumienia podskakiwali. No na pewno. Także jakby co, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także tyle, jeśli chodzi o informację graberową i możemy już zacząć bawić się dalej z Atari ST, także zapraszam do dalszej części. Na pewno trzeba będzie goteka najprawdopodobniej rozbroić z tej obudowy, ale to zobaczymy później na spokojnie. Nie do końca jestem zwolennikiem goteków, jeśli chodzi o tego typu urządzenia, ale wierzcie mi nawet na słowo, choć możecie sobie też sprawdzić czy coś, ale soft ogólnie do Atari ST jest naprawdę przesrany. Dostać jakiekolwiek gry, dyskietki działające można. Oczywiście można to wszystko poszukać, da się znaleźć wszystko, co się będzie chciało na Atari ST, ale ceny są naprawdę zaporowe. Jeśli chodzi o oryginały i o soft na Amigę, jest o wiele tańszy niż do Atari ST. Tak, nie przesłyszeliście się. Jeżeli śledzicie na bieżąco jakiekolwiek informacje, aukcje odnośnie tego, co się w ogóle dzieje z softami na
Ogólnie na stare kompy, no to niestety, ale Atari ST troszeczkę, wydaje mi się, przoduje, jeśli chodzi o te ceny, które mamy takie, a nie inne, jeśli chodzi o soft na ten sprzęt. Więc dobra, nie przedłużając, ściągniemy sobie obudowę. Musimy wykręcić oczywiście oryginalną stację. Stacja jest do zabezpieczenia i do przechowania, tak by się jej nic nie stało. I pierwsze co trzeba będzie, to spróbować tutaj jakoś ładnie to umiejscowić, tak żeby obudowa nie przechodziła żadnych zdupconych modyfikacji. Wykręcamy sobie na początek stację u dołu. Przytrzymujemy sobie klawiaturę, żeby nam nie spadła. No i tyle miejsca powinno nam wystarczyć, o, żeby ładnie sobie stację wykręcić. Stacja jest na zewnątrz. O, tutaj jest jeszcze, widzę, oziemienie. Więc ziemia, masa znaczy się. Do tego, do goteka to tak średnio bym powiedział. Najwyżej damy do, przyczepimy do czegoś innego. Dobra. Delikatnie sobie to wszystko wyciągamy, odłączamy. O, dobra. Stacja jest sprawna, bo grę nam wczytywało. Aha, ta ziemia jest... Okej, ta masa to idzie od ekranu tutaj. Dobra. Będziemy się martwić później. Teraz bierzemy sobie goteka. Ja sobie goteka jeszcze rozkręcę tutaj i zobaczę, w którym miejscu są zworki. Bo to jest dosyć ważne akurat w tym momencie. O, rozkręcimy i zobaczymy, jak tam poustawiane. Jeśli chodzi o wnętrze goteka, to zworkę mamy na J2. Najprawdopodobniej to chyba była dobra zworka, a jak nie, to się najwyżej przełoży. Dobra, gotek będzie musiał leżeć jakoś w ten sposób, choć tutaj umiejscowienie jego nie będzie najlepszym, można powiedzieć, rozwiązaniem. Znaczy się, rozwiązanie będzie, tylko mówię, tak jak chciałbym to zrobić bez modyfikacji obudowy. Najpierw sobie na razie przymierzymy, słuchajcie. Dobra, myślę, że będzie ok, że damy radę przełączać wszystko. Tylko kwestia jest tego, żeby on fajnie siedział tutaj akurat w tej, o, w tym bolczku tutaj, można powiedzieć. Można jeszcze ewentualnie przykręcić go. Tutaj są takie dziurki, widzicie, cztery. I można go jakoś zrobić tak, żeby on po prostu nie wypadał stąd, nie dać jakieś tutaj cienkie bolce i może to nie będzie wypadać. Zaraz się coś wymyśli. No już sobie wymyśliłem, można tak powiedzieć. Tu są te oryginalne śruby, które przykręcają właśnie stację dyskietek do budowy i wystarczyło troszeczkę tutaj się nawiercić i przez obudowę w tym miejscu, widzicie, śrubka normalnie przechodzi. Więc to w zupełności wystarczy, żeby gotek siedział sztywno tu w tym miejscu właśnie, gdzie jest oryginalna stacja. Więc dobra, przykręcimy go sobie teraz do spodu. Dobra, powiem szczerze, że tak naprawdę, o, tutaj na jedną śrubę wystarczyło przykręcić tą obudowę i tu na jedną, co nie? Także gotek siedzi bardzo twardo, sztywno. Zamknijmy teraz obudowę. O, i powiedziałbym nawet, że wzorowo. Da się guziki fajnie naciskać bez problemu, żeby przełączać właśnie obrazy dyskietek. Fajnie. No dobra, to teraz w takim razie idziemy na kompie się pobawić troszeczkę, żeby wgrać soft na pendrive'a. Sprzedający, który mi sprzedał goteka, to od razu przysłał wszystkie niezbędne sterowniki właśnie do Amstrada, do Amigi, do Atari ST i chyba jeszcze na jakiś inny system, nie? W każdym razie idziemy się teraz bawić do kompa i zaraz wracam. Dobra, softcik już mamy na pendrive'ie i jeszcze, panowie, ważna podpowiedź. Taśmę musiałem dać odwrotnie, bo jak była poprzednio tak jak w stacji, to w ogóle nic nie było wykrywalne. Teraz wszystko już ładnie wykrywa. Podłączamy sobie pendrive'a, włączamy Atari i mamy od razu komitet powitalny w postaci właśnie tego. O, ładuje pliki, mamy HXC. Ostatnia aktualizacja w 2020. No i przepisujemy sobie obraz pod jedynkę na przykład. Wszystko tak samo praktycznie jak w Amidze. No i w tym momencie, kiedy już mamy przepisane, zapisujemy.
Tutaj te wszystkie media files, drive slow selection. Jak już sobie wszystko wybraliśmy, to ustawiamy tutaj na samym dole save and reboot. W tym momencie zapisują nam się obrazy pod daną ścieżkę i powinien już lecieć z pierwszego. Tak mnie się wydaje. Zobaczymy, co on tu wymyśla ciekawego. Tetlivis? Nie. Unlimited energy? Nie. Start level. No i gra się nam wczytuje. Gra nam się wczytuje, tylko on tutaj sobie jakieś dziwne rzeczy wymyśla. Aha, to jest chyba tak jak wczytuje dyskietkę, co nie, to z której ścieżki najprawdopodobniej odczytuje. Tak, i to jest odczyt. Także panowie, mamy pierwszą grę wczytaną na Atari ST. Także sukces jest. Bardzo prosta obsługa, nie? Także myślę, że warto, bo tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, no soft do Atari ST no jest po prostu przepatologowski, co nie? Ten Gotek sobie już tutaj zostanie, słuchajcie. Zamówię sobie jeszcze jednego Goteka i jednego Goteka też będę chciał na stałe umiejscowić sobie w Amidze. Choć tak naprawdę potrzeby nie ma, bo jeżeli będę chciał sobie z Amigi zrzucać ADF-y na dyskietki, no to mogę to też zrobić za pomocą właśnie karty CF w mojej Amidze 1200, więc problemu nie ma. Także niech się gra do końca uruchomi, podłączymy jakiś joystick i chwilę zagramy. Ja pierdykam, ale normalnie. Kurde, to... A nie, czekajcie, Moktar działa na klawiaturze, więc możemy dać klawiaturę, dobra. Dźwięk, mam wrażenie, że jest chyba jakiś lepszy, ale to zaraz zobaczymy. Zaraz sobie Atari złożę do końca, na razie niech sobie jeszcze tak leży, bo chcę przetestować klawiaturę, dźwięki i w ogóle czy Atari jest przede wszystkim sprawny, nie? Także teraz wydaje mi się będzie obfity dostęp do softu, jakie można zaprezentować i pobawić się właśnie na Atari ST. ST, piękny sprzęt, naprawdę przedliftowa Amiga 500. Wiecie, co by się jeszcze przydało? Przydałby się głośniczek do tego Goteka, żeby słychać, żeby chociaż można było słychać dźwięk tego wczytywania. Wszystko działa. Także panowie, wszystko działa. Mamy Atari ST, mamy Moktara. Ale podejrzewam, że chyba dźwięk był taki sam, jaki był na poprzednich Atari ST, które miałem. W każdym razie wszystko jest sprawne. Klawiatura sprawna, dźwięk sprawny. No, co już było oczywiste, jak pokazywałem w pierwszym odcinku właśnie z Atari, jak je przywiozłem z komisu, gdzie właśnie tutaj, o, z dyskietki zostały gry uruchomione, co oczywiście stacja jest. Ale piękne, piękny dźwięk, fajna gra, taki na telewizorze to od razu tutaj normalnie lata 90. jakość TV. Coś pięknego, naprawdę. Także myślę, panowie, że niedługo zrobimy live'ik sobie z Atari ST i troszeczkę sobie, i się po prostu troszkę pobawimy tym softem, jaki prezentuje nam właśnie ten piękny jakże sprzęt. Ta wersja jest akurat, można powiedzieć, dosyć łatwa, bo tutaj przeciwnicy jakby troszeczkę się wolniej poruszają, nie? Na Amidze jest to samo. Najgorsza wersja jest PZ-owa, bo ten pies, który tutaj gania, to normalnie w ten sposób, nie? Nie idzie gościa w ogóle przeskoczyć. Dobra. Elegancko. Pierwszy poziom mamy zaliczony. Także już wiecie, jak Goteki sobie podłączać do Atari ST i wgrywać sobie soft. Także jakby co, to taka sytuacja. Dzięki za obejrzenie i do zobaczyska w kolejnych odcinkach.